nie aż bardzo dużo, ale sporo uwag do mnie dociera, że strażnicy nie reagują na prośby mieszkańców w bezpośrednim kontakcie, chociażby na ulicy Kwiatowej 6-8, gdzie są posesje prywatne. W momencie, kiedy była jeszcze jesień i było bardzo dużo liści, zresztą do dzisiaj jest tam straszny bałagan, i na prośbę mieszkańca chociażby, a takich przykładów można mnożyć, Straż Miejska reaguje w taki sposób, że to nie jest w ich kompetencji, a egzekwowanie porządku od prywatnych posesji i też chociażby z ulicy Kopernika, gdzie na miejscach niepełnosprawnych stoją samochody po 8, po 10 godzin, a Straż Miejska podobno nie reaguje. Ale może tylko te dwa przykłady, bo takich różnych uwag negatywnych na temat pracy Straży Miejskiej indywidualnych jest więcej. A ja z góry zaznaczam, że nie jestem przeciwko likwidacji Straży Miejskiej, tylko usprawniania jej pracy. Nikater najbardziej tak, bo to właściwie rękomości przybujących do na przykład pasa drogowego jest odpowiedzialny za choćby odświeżenie chodnika, czy też za porządek, to w tym zakresie tak, ale żeby wchodzić od podwórka, mamy więcej tego typu sytuacji, choćby z Legionów, gdzie też mieszkańcy do mnie przychodzą, do czego strasznie ingeruję, bo tam sąsiad z sąsiadem nie może się dogadać w środku, tak? No to nie jest kompetencja Straży Miejskiej, oni układy międzysąsiedzkie i spory no nie będą uczestniczyć, zresztą nie mają tego obowiązku, bo gdyby wchodzili, no to wtedy ten ktoś poszkodowany, czy też no mógłby z kolei ich oskarżyć, tak, że łamią swoje kompetencje i naruszają w tym zakresie prawo.